Mam już 45 lat i jestem mamą i mój syn płacze. Dlaczego ty płaczesz? Po co ty płaczesz w ogóle? Odrzucili go ze wszystkich szkół, do których chciał iść. I obwinia mnie? To nie jest moja wina, ty! Dziadu jeden mały. No nie! Dlaczego mój syn mi to robi? Okazuje się, że byłem bardzo zły w wychowywaniu dzieci. Dobra, ja to naprawię normalnie. O nie, cofam się 20 lat wstecz i teraz muszę być lepszą matką. O, już ja będę lepszą matką, już ja im pokażę. Zara, co tu się dzieje? O nie! O nie, ja znowu rodzę, nie wierzę! Ja już nie chcę! O, jest, urodziłem dziecko! Co to za dziecko? O, wygląda jak ja? Nieprawda! Ja bym go nazwał Azor, o! Tak, moje dziecko nazywa się Azor! Chodź, Azorek, mój ty kochany! Ale jajaj, teraz nasze dziecko ma 25% szans, żeby dostać się na dobrą uczelnię! Dobra, dobra, chodź tu, Azor, idziemy na spacer, przebiegniemy się troszeczkę! Jo, urósł mi o 6 miesięcy! Oj, co mi teraz ryczysz? Co się stało? Azor! Mogę dać mu zabawkę za serduszko. O nie, ja już mam jedno serduszko, to ja nie stracę tego. Smoczek albo nóż. Ja mu daję nóż. Masz, Azor. Proszę o to nożyk, tasak dla ciebie. Aaa! Nie, ła! Co za dzieciak? O nie! Teraz jest 5% gorszy. Oj, tutaj szanse na uczelnię spadły. Co ja robię nie tak ze swoim dzieckiem? Może za 6 miesięcy się mój dzieciak ogarnie, bo naprawdę te metody wychowania ostatnio mnie wykańczają. O, teraz ja tutaj. O, ty dzieciak mnie podgląda. Co ty robisz? Azor, co ty robisz? Mogę iść położyć dziecko spać, przykryć go, albo się po prostu nie zwracać na niego uwagi. Nie no, idziemy uśpić dziecko, no bo co to, do spania! Już powiedziałem, nie rycz mi! No, ja tu rodzice muszą sobie porozmawiać, ważne. Poważne sytuacje musimy tutaj. Się dziecko nie interesuj! O, i 5% lepsze dziecko, no i dobrze. Będzie mądre, dobrze. No i kolejne 6 miesięcy, dobra, chodź tu dzieciok, Azor. O, ja mogę się przebierać, mam 400 zł. Dobra, ja mogę w kobietę kota się przebrać za 2,5 koła. O ja, muszę to uzbierać. Lepsze włosy, o, zielone, za 500. Dobra, zbieramy na lepsze włosy, ale będę matką najlepszą na świecie, mówię wam. O, mama, babcia, prank. Lina albo banan, dawaj linę, normalnie się babcia potknie. Oj, poleciała. Hehe, kto to zrobił? Tylko kto to zrobił? O, krzesło teraz. Piła albo jetpack. Dobra, jetpack, to babcia poleci teraz. Uwaga, podczepiona. Poleciała. A to ja zrobiłem pranka jako mamusia. A jestem najlepsza matka na świecie, niech się synek uczy, nie? Azor, mówię ci, bierz ze mnie przykład. Dawaj, biegniemy. Ło, ty, Azor, jak wyrósł, teraz na plecach go noszę. Ale za 500 mogę już zmienić O, ale teraz mamusia, nie? Dobra, jeszcze ta kocica za 2500 i będzie git. Ale będzie oszołomska mamusia, dobrze będzie. O, mama ma jakieś niespodziankę dla mnie, ma dziecko? Co jest... Pieska chcę! Pieska, oszalałeś? Azor, ty już masz imię jak pies. Po co ci kolejny? Nie no... Zaraz, a co teraz mam zrobić? Pies go będzie śledził, jeżeli go zaadoptujemy. Więc to jest dobre. Będzie nam Azor pilnował Azora, okej. Okay. No i zaadaptowana piesina. Azor pilnuje Azora, jest dobrze. Ale się cieszy rodzinka, dobrze. Oj, plus 5 IQ. Nie, źle. Nasze dziecko ma być głupie. Dobra, cicho, żartowałem, ja tego nie powiedziałem. O, dostałem serduszko, dobrze, będę używał. 6 miesięcy później, idziemy. O, jest babcia. Siema babcia. No dobra, wiem, że twoja rodzina chodzi od 8 lat czy od 8 pokoleń na najlepszą uczelnię na Harvard. Azor wyrośnie dobrze, ty. O, to nie, ja nie mam tego w kontroli. Co ty gadasz, babka? To nie moja wina. Co się na mnie drzesz? Będziemy silni i damy radę, Azor, będziemy dobrzy. Żadna babcia nam nie będzie gadać, co mamy robić, nie? O, kochająca matka, 5% do siły, dobrze. Będzie silny Azor. O, znowu babcia, dobra, prakujemy. Dawaj ciasto na nią, masz. Cyk, prosta. Dobrze ci tak, nie będziesz krzyczeć na mnie i na Azora. Tylko ja mogę krzyczeć na Azora. O, i teraz banan jeszcze, wywal się. O, ba, jaki prank. Dobrze. No, chodź Azor, idziemy. O, co tu się dzieje teraz? O, Azor ma, co? Egzamin do szkoły w następnym tygodniu? Ale Azor niczego nie wie. Albo muszę się z nim zacząć. Nie no, on nic nie wie przecież. On jest za, no, za niestety. Azor jest... Co? O nie, 3 plus 2. Źle.
Jakie 5? Źle, Azor, nie 5! Nie, 32! No i ogłupiają mi Azora, no. 7 plus 5, rzeczywiście, że 75. O, 11 mówi. Bardzo dobrze, tak, bardzo dobrze, dziecko, będziesz mądre. 3 plus 7, 10. Nieprawda, Azor, nie ucz się takich rzeczy, źle. O, i plus 5 IQ, no, czyli nie za dużo. Bardzo dobrze, Azor zostaje taki, jaki jest. On nie ma być mądry, tylko ma być kochający. Kochający tylko mnie. O, ojciec płacze, co jest? O, za drogo syna. Wydajemy za dużo na syna. Co ty gadasz? O nie, jak ci mogę pomóc? O, o, o. Co, ja do pracy? Ażeś to, ale teraz, o, ażeś przesadził teraz. Ale teraz przesadził. Jaki ja przykład Azorowi teraz dam, co? Dobra, ja chcę być sekretarką. Przynajmniej znajdę se szefa lepszego niż ty. Nie no, to ma być kochający mąż? Co za chamstwo? O, siema, siema. No ja tu do roboty przylazłam, wiesz o co chodzi, nie? O proszę, weź mnie, bo będę biedna. Please, please, please. O, jakie są moje plany na przyszłość? O, już ci powiem, gościu. Ja to bym se zjadł paluszki, chipsy. O, i chillował na egzotycznej plaży. To są moje plany na przyszłość, ziom. Co się ze mnie śmiejesz? Aha. I normalnie zatrudnił mnie za to, dobra. Nie, no to są jakieś jaja, nie? Robiłem wszystko, żeby tej pracy nie dostać. Chodź, Azor, to są jakieś jaja, nie? Mam już 29,5 lat. Zaraz mi 3 dychy dobijają. O, ty się ze mnie śmiejesz? O, pająka mi podrzuciła babka. O, i to teraz jeszcze hantelek zuż... O, ty! Ale teraz ci pokażę, teraz ci pokażę. Usuwamy teraz zabezpieczenia. O, tak, dobra, i co teraz? Haha, o, ją wymiotło. I teraz poleciała i mogę podłożyć piłkę albo trampolinę. Dobra, dawaj piłkę. Piłka, piłka, pyk. I odbiła się, poleciała na sufit. I leci. Dawaj na bieżnię. Niech spadnie na bieżnię, dawaj. O, lecisz, dobrze. I ją wywaliło na ścianę, dobrze. Easy, gitara. Nie będzie się babka ze mnie śmiała, nie? No co ona sobie myśli w ogóle? Co to za zachowanie? Chodź, Azor, my to świat podbijemy. O, Azor, jedz, dobre. Co ci nie smakuj? Co ty wypluwasz, ty? Dobra, na siłę mu jedzenie wpychamy. Masz, proszę. Nasi, o ty dziady go jedz. Masz, jedz, jedz, Azor. Co mi ryczysz teraz? O, ale się ze złościł. Plus 5 do złości. Bardzo dobrze. Teraz wyrośnie na prawdziwego Azora. O, siedzimy sobie przy komputerku. Ja sobie pracuję. Azor patrzy. Co, Azorek, co się dzieje? No, brzygałeś mi monitor, ty, Azor. Coś ty zrobił? Zanieś go do toalety, daj mu lekarstwo. Albo próbuj naprawić, no próbuję naprawić laptopa, że laptop jest ważniejszy od Azora. No halo, o matko, Azor. Ale żeś narzygał, zobacz, zobacz co zrobiłeś. Byś się wstydził, tak się nie robi. O, 5% do ego. Niegrzeczna mamuśka, dobrze. Oj, Azor, ale wyrośniesz. Mówię ci, będziesz dobry gość. I kolejne 6 miesięcy, Azor, ty już prawie dorosły jesteś. Ty się zaraz wyprowadzasz. O, już go do babci oddaję. O, co on się cieszył, babci? Co? Nigdy nie będę tak dobrą matką jak ty. O, leży, teraz mi dowaliła. Ale, o, mogę powiedzieć, że ma rację. Albo, że jej syn jest bezużyteczny. Właśnie, twój syn jest i tak bezużyteczny. I co teraz? Dobrze, bardzo dobrze. Cięta riposta, jest git. A Azor się uczy i słucha. I kolejne 6 miesięcy wyrasta nam, no. O, Azor stawia pierwsze kroki. To ile on już ma lat? Jak on mu już 30 lat i dopiero pierwsze kroki stawia? Azor, no lataj mi, lataj mi. O, i pięknie do tatusia poszedłeś. Bardzo ładnie. O jeny, Azor znowu ryczy w łóżku. Ja już spać nie mogę, co tu się dzieje? Azor, przestań ryczeć, no. No, ryczy całą noc, co zrobić? Dać mu misia albo robić śmieszne miny. Dobra, porobię mu śmieszne miny, to może nie będzie płakał, no. O, zobacz! O, piękne miny, prawda, Azor? O, teraz się śmieje, no i widzicie. O, co on zły taki jest? Co mu, no, zasnął, ale jaja. Oj, kupę zrobił. O nie, zmienić pieluchy. Nie, no męża prosimy. Rychu, zmieniaj, zmieniaj pieluchę, powiedziałam. Ale już, chodź tu. Co, co się obrażasz? No, zrobię smutną minkę i to zrobi. O, please, please, Rysiu, Rysiu, no. O, i zmienia pieluchę i jest gitara. Rysiu się namówił, jest dobrze. A ja sobie poszłam spać, haha. Normalnie kiwam tam, dobrze. O nie, ale Azor wyrósł. Zobaczcie jaki dorosły jest. To jest Azor teraz, no nie. Już stary dziad z niego. Chodź, Azor, zaraz do szkoły. Co ty tam płaczesz znowu? No znowu mi płacze dziecko, co ci się dzieje? A, bardzo chce ci się pić, o no. Co ty chcesz pić, co? Gorące mleko, kawę albo go ignorować. Ignoruję cię, niech się nauczy samodzielności. Idź i se weź ty. No, co ty mi tutaj? Zospuszczaj moją nogę.
nogę, puszczaj mi nogę. Co mi krzyczy? Ole, pa jaki zły, pa jaki awanturnik. No, Azor, tak się zachowywać nie będziemy. No i coś mi się wydaje, że wyrasta nam na złego dzieciaka. Gdzie ja popełniam błąd, to ja nie wiem. Co ja takiego złego niby robię w wychowaniu? O, chcesz zagrać w chowanego, ta? O, i uwaga, hol, tu już tutaj będę ja szukał. Co się dzieje? Nic nie widzę. No nie, no, gdzie tyś, Azor? Azor, jak wlazłeś do kuchenki, to ją włączę. Nie, nie ma go w kuchence, dobrze, masz szczęście, Azor. Gdzie się Azor schował? O, jest, widzę, haha. No i co, nie umiesz się chować, ty, ale cię znalazłem, słaby jesteś. Za co 5 IQ i za co 5% siły, co? Przecież go znalazłem, jak tak łatwo. Nie, to jest niesprawiedliwe. Nie, no nie podoba mi się to, co jest? O, chodź tu, a co jest Azor? Skąd dzieci pochodzą, Azor? Dobra, to jest trudne teraz, co tu odpowiedzieć? Z brzucha, albo mogę powiedzieć, że magicy je magicy przynoszą dzieci, czarnoksiężnicy i wszystko. Ale Billy powiedział, że wyszedł z brzucha mamy? Billy cię oszukuje. O, da, mogę nawet... Dobra, Billy cię okłamuje normalnie, Billy ściemnia, on się nie zna, co ty gadasz? Nie wierzysz mi, Azor? Nie, no własnej matce, Azor, czy ja bym cię oszukał? Gdzie je? Gdzie ty biegniesz? Chodź tu, Azor, do nogi powiedziałem. Nie no, ale mi się nie słucha dzieciak, no, no normalnie, nie wiem czemu w ogóle się nie słucha, ja nie rozumiem tego. Wychowuję go najlepiej jak potrafię. Za kolejne 6 miesięcy co się dzieje? O, w robocie jestem, siema szefu, co tam? O, mam iść do sklepu po coś, okej, okay. I mogę się w coś, co? A, na prezent coś, dawaj, wybieraj to, o, i co to? O, co? Coś się nie podoba, jego żonie się nie podoba. O, iha! Jeszcze mu nie pozwala na chatę przyjść, bo brzydkie ciuchy jej kupił. Ale żona, nie? Współczuję szefowi teraz. Biedny szef. O, a tu co się dzieje? My sobie śpimy. O nie, no chcesz z nami spać? Azor, ty już jesteś dorosły. Jakie potwory w szafie, co ty gadasz? O, budzi mnie matkę. O, mogę pozwolić, żeby z nami spał. Mogę powiedzieć, że nie ma mowy. Albo mogę go wystraszyć. Dobra, normalnie straszymy go. O, tak, z miłości do niego go straszymy. O, teraz, aha, śpi sobie z tatą, wlazł do nas. Ale ja tutaj sobie kombinuję. Ja chyba idę założyć jakąś maskę. I uwaga, uwaga. I patrzcie, ja chyba założyłem straszną maskę. Tak, założyłem dynię. A, wstawaj, Azor. Azor! O ja! Ale to było wredne, przecież ten dzieciak będzie miał teraz traumę. Co? Wyrósł na silniejszego, jeszcze się śmiał. Ja nie wierzę, przecież on powinien mieć traumę. I co? I zaraz się starzejemy o kolejne 6 miesięcy. Przecież on już będzie taki stary. On zaraz będzie miał 50 lat. A jeszcze nie wygląda na 50, no. O, pranki robimy, dobrze. O, babcia tu jakieś pranki prądem razi. Ja, co ta babcia jest normalnie szalona? To ja jej tu podstawię wiadro z wodą, o tak. I normalnie, a nie, bez wody. Czemu wody nie ma? Ale babcia teraz biega. I widelec tu, o nie, nie róbcie tak. Nie róbcie takich rzeczy, nie wolno nigdy. I nie, prąciu kopnął. Ale jaja, co tu się teraz stało? Ale to był prank. To ja na razie robię sobie przerwę w wychowywaniu. A teraz ciekawi mnie, czy zdążysz tu kliknąć, zanim ten odcinek się skończy. Na pewno nie zdążysz. Uważaj, masz mało czasu. Ten odcinek będzie też świetny.